Siema. Jak tam? A, dzisiaj pomału, na spokojnie. Po terenie jeździłeś? Tak. Po terenie? No, nie, to w tamtym tygodniu, ale nie miałem czasu na razie umyć, a dzisiaj tak się przyjechałem. Aha. A my byliśmy tutaj na tej żwirowni, trochę polataliśmy, a teraz przyjechałem tutaj sobie na kole trochę polatać. Właśnie, kurwa, miałem się uczyć, ale bym się musiał ubrać. Chcesz ze mną polatać na kole? Jak mnie nauczyć? Co? Chociaż bluzę bym musiał ubrać jakby to, bo... A latałeś na kole już kiedyś? No nie, no to tak właśnie, kurwa, bym się musiał trochę poduczyć, nie? A, słuchaj, no wejdź sobie czwórkę wbij, bo to jest jaka pojemność? 3,5. No, czwórkę i sobie delikatnie spróbuj go tak, wiesz, tak, pach, pach. Ale wbić logi i go pociągnąć? No, no i trochę gazu. Przegłownie. No i ze sprzęgła by trzeba było trenować, a jak jeszcze tego nie potrafisz, to... No, bo tylko właśnie ciężko w butach trochę opanować, wiesz. No, 450 to wiesz. A to jest? 350. To jest, co to jest? Co to za motocykl? Husqvarna. Husqvarna. Ta z tych starszych, nie? No, 2006. Który? Szósty. Ale ładna, ładna. A ja mam kanał na YouTubie, wiesz? A jak się nazywa? Black Opso. Jak? Black Opso. A, ty nagrywałeś te, no. No. No widzisz, ale kanału teraz tego nie mamy, bo nam zabrali. I mamy Black Ekipa. A to nie widziałem. No. Ostatnio nawet nie oglądałem. No to będziesz akurat w tym, w odcinku na Black Ekipa. A jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, a jestem Jarek. No to chodź tam, nawrócimy, to ci trochę pokażę. Chcesz się jebnąć na mojej? Co? Chcesz się jebnąć na mojej? Zobaczysz? Na twojej? No. Na kole? No. Mógłbym... się. Mogę spróbować. Dobra. Może Mateusz spróbuje? O, widzisz, takie są początki. O! No fajnie. Pół godziny, godzina bym poświęcił Mateuszowi i wyrywa na kółko i fajnie lata. Dobrze. Dobrze, no bardzo dobrze. Tylko jak opuścisz go, to zwalniaj. No. Wyhamuj i potem z powrotem. Żeby nie na tej prędkości, nie? Spróbuję.
lepiej. Strój by trzeba było, wiesz, bo na czwórce już nie ma mocy, krótko i już nie ma mocy, nie? A nie wiem właśnie dlaczego, jakie masz przełożenie? Nie pamiętam. Czekaj, zaraz zobaczę. Ty mojej 125? Nie, no tu 52, a tu chyba, nie wiem. Ale nie, 17 nie, tu będzie 14, wiesz? No. A to z trójki byś musiał trenować. Spróbuj sobie, jak to też to tak śmiało, nie? Wolę moim. No wiem. Bo u mnie to wiesz. Spójnie to wiadomo. Nie? No. Jeszcze wiesz, siedzisko masz tutaj do jazdy na kole, jakbyś tak chciał pojeździć. W ogóle w teren, nie? To jest za ślizgie, wiesz? Jakbyś sobie oprzył tak jak ja mam. Tą gumą? No. No nie wiem, tam chyba 80 zł czy 100 takie coś. No. Ale fajna. Może kiedyś się umówimy na jakieś polatanie. No. A to jest gaźnik, nie? Gaźnik, no. No. I jest ta różnica, dlatego wiesz, na wtrysku lepiej, wiesz, bo lepiej dozujesz sobie ten gaz u góry, nie? Ale już ci dobrze szło. Tylko pamiętaj, jak lądujesz, to gazu dokładaj więcej. Na maksa, nie? Żeby ci tak nie tąpał. A jak na przykład pojedziesz kawałek i opadniesz, to hamuj. Zwolnij go, wyhamuj zupełnie do jakiejś tam prędkości 4 dych, czy tam 30 i znowu go. I tak sobie trenuj i jest dobrze. No, no wiesz, pomału wyrwać. Najpierw muszę się nauczyć, a później dopiero tam z hamulcą. Ale gratuluję zakupu. A dzięki. No. A gdzieś w tereny daleko jeździsz? Busa masz jakiegoś, żeby się zapakować, czy coś? Na przyczepkę jakieś. Na przyczepkę. No. Czyli na Uzdowo możesz jechać gdzieś na jakąś piaskownię z nami? Czy na Godziębę? Możliwe. No, mogę. Godzięba to jest tu blisko, nie? Koło Gniewkowa. Czy na przykład na poligon? A w ogóle też się uczysz, tak? Dopiero na enduro, czy...? Nie, ja miałem wcześniej, ale supermoto, nie? Aha. O, to ja też miałem supermoto, dwa. Kładę chyba miałeś, nie? Co? Kłada chyba miałeś, nie? A mam jeszcze, no. Ale wcześniej miałem dwa supermoto. 701 Husqvarna i BMW 650, tylko za ciężka była. O, to już jest bardziej turystyczny. No, 150 kg ważyła. Tak, Huska 140, no to jeszcze. Ale głupawkę miałem za dużą na tym supermoto i się rozwaliłem, wiesz? Na ulicy dwa razy. No bo wiesz, jak to się jedzie. Lecisz na skrzyżowanie, a ludzie nie wiedzą tego, nie? Lecisz na skrzyżowanie, skręcasz i maneta do oporu, bo tu musi ci się uślizgnąć, żeby... No, po to są te opony, nie? No. Ale co zrobić, nie? Rama pękła, ja cały połamany. No. Grubo jest. Grubo, no. Skasowałem Opla Vectre. Ciałem i motocyklem. No. 140, bach, stojące auto. A co jest to? Bo tak mi zawrotkę zrobił na środku ulicy, przy wyprzedzaniu. O kur. No. Ja go wyprzedzam, nie? On zwolnił i tak, tak. O. Stanął. Siema. Mateusz. Moja ekipa. Kuba. Cześć, nie? Kuba na Adbusowie. 65 mu kupiliśmy. Co, wkładę SX-a czy co? Husqvarna. A jak? Najlepsze. No, ja też miałem Husqvarny, 350 potem i 250. Ale coś chyba ten łańcuch ty za słabo naciągłem. Nie? Nie, jakoś tak dziwnie jest. Ty jest taki nie? Nie? Zobacz. Jakoś dziwnie. Cofałeś może? Nie, dobrze.
Co okłem? Co by tu wysłać? Tyle? No, siema, napisz. A ty już mi coś pisałeś chyba? Nie, to jakieś proponowane wiadomości. Pa, zobacz, jak oszukuje Facebook, zobacz, zobacz co robi. W automacie wysyła wiadomości do ciebie. Czy ty widziałeś to? Nie, to można było chyba sobie wybrać takie gotowe wiadomości, nie? Ale ja nic nie robiłem. A, to automatyczne. No, a to jest automatyczne. I wiesz co, był taki okres, że wszyscy mi piszą, o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi. I takie wiadomości, jak ty dostałeś, to nie rozsyłali po wszystkich. I to nie wiedzieć czemu, nie? No, tak, ale tak jakbym ja, wiesz, reklamę jakąś rozsyłał. Ale było pojeżdżone po płotku. Było. Było. A skąd jesteś, że bez blachy jeździ? O kurwa, zapomniałem. Stąd. A ty skąd jeździsz, że bez blachy jeździsz? Gdzie? Aha, jest. Też mam. Zachlapałaś się. Ale żeś mnie teraz wystraszył, chłopie. Teraz to będzie dym. To co, będziesz trenował na kole? Czy tak na spokojnie, jak w krótkim. No, lepiej buzer ubrać. No, nie? Ale dzisiaj to tak tylko się przywietrzyć. No, ale już początki znasz. No, ci pokażę, ci powiem o co chodzi. Weź sobie takie hop-o zrób. Hamulec. No, znaczy nie. Wbijasz widelec, no. Tak. Pach, pach. I z gazu, nie? No i wtedy z gazu albo trochę ze sprzęgła. A sprzęgło ci trochę ciężko chodzi. Jakąś pompę, jakbyś później sobie lepszą założył, to by było git. Ale ja strzelałem i dobrze. A strzał ze sprzęgła to jest takie, wiesz, takie szybkie puszczenie. Nie, że o tak, nie, że ktoś myśli, że tak, nie? Ale takie hobowe i sobie wbij widelec. I do siebie. Pach i do siebie. O, na dół, jeszcze raz, patrz. Na dół, bach, bach. Jeszcze raz. Bach, 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 bach. O, takie coś. I w czasie jazdy sobie, wiesz. Puch, puch. I wtedy mało gazu i on ci wtedy pójdzie, nie? Nogami tylko pamiętaj, trzymaj ten motocykl. I nogę pod dźwignią biegów trzymaj. Naucz się. A jak nie krzywo pójdzie? Nie pójdzie krzywo. Musisz trzymać pod dźwignią biegów, tak. No, a tą nogę na hamulcu musisz trzymać. No, to wiadomo, nie? No. Właśnie się boję, że poleci mi za... Nie poleci. Powinien. No, jak mam już teraz kontakt do ciebie, to się umówimy na jakąś ten... Albo tu, albo może na Komaszycach. Tam też jest taka fajna... No. W ogóle już zamknięta, nikt tam nie wjeżdża, nie? Jest krótka, bo z 2 km, nie? Ale... Aha. Nie, właśnie tu koło obwodnicy fajne są te. No. To w kontakcie. No tak. Jeszcze chwilę tylko polatam i lecę. No, ja też jeszcze dwa przejazdy zrobię na kole i lecę za nimi. Trzeba wykorzystać, nie? Wtedy sobie ubiorę buzer i ten, możemy to próbować. No. Ja to uwielbiam, słuchajcie. To się w pale nie mieści. Super! Pięknie!
przeleci kawałek. I mamy kolejnego zarażonego. Dawaj. To właśnie muszę bardziej wyżej polecieć, bo później to wiesz, gaz mi się skończy i opadam, nie? No. Muszę sobie najlepiej to tak bardziej w ścianie, ale... To następny etap to będzie, ja cię nauczę, trójeczka, podbijasz go i w tym momencie bez sprzęgła, bez niczego wbijasz czwórkę. Ja tak robię teraz, tak jak jadę, truja i czwóra. Tylko właśnie sztuka to, żeby zwolnić na prawo, nie? Spoko, nauczysz się wszystkiego pomału. Najważniejsze, przyzwyczajaj się do tego przechyłu, wiesz? No. Jak już tego się nauczysz i będziesz go chciał jeszcze do siebie, żeby... Bezpieczne masz, jak patrzysz na lagi, bo potem jak się już tak oswoisz z tą jazdą na kole, to będziesz obserwował ulicę i lagi. I jak masz tak lagi, to jest jeszcze w miarę bezpiecznie, nie? Nie mogą być tak, nie? A tak to jest okej, okay, jak tak masz, nie? No dobra. Siema. Nie widzę. Dobra, jeszcze dwa przejazdy i spadam. Ale to tylko przejechałbyś czy ja? Ty. Ja? Kole, no? Nie widziałem. Ale ja. No dobra, trzymaj się Mateusz, do następnego razu, nie? No, możemy polatać jak chcesz, co? No. A lepiej się uczyć tak na piachu, czy? Tu, na asfalcie, na prostym. Na piachu się nie nauczysz jeździć na kole. No, tak bezpiecznie jakby, co? No, nie, bo tutaj masz równo, wiesz, tutaj wyczuwasz sobie to wszystko, ten balans, nie? Każdy ułamek, każdy milimetr, wiesz, wszystko widzisz, wszystko czujesz, a tak w takim terenie to nie nauczysz się. Tam, jak się tu nauczysz, to potem możesz tam robić co chcesz. No. Ale pierw musi być tutaj, nie? No, nie, to jest grubo. Nara, trzymaj się. Dobra, na razie. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro.
Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.